Podobno dzień ślubu to najszczęśliwszy dzień w życiu każdej kobiety, bo wstaje rano i wie, w co się ubierze. Zanim jednak ten dzień nastąpi, musi znaleźć tę jedną, jedyną, najpiękniejszą suknię. Suknia ślubna musi być piękna, wygodna i idealnie dopasowana do sylwetki. Jeśli jeszcze dodatkowo będzie osadzona w aktualnych trendach, to już w ogóle pełnia szczęścia. Teraz opowiem Wam o tym, co modne w sukniach ślubnych w tym sezonie. Jeśli potrzebujesz pomocy w organizacji ślubu i wesela, koniecznie zarejestruj się w Wedding Dream App. Szczegóły znajdziesz w opisie i klikając w kółeczko w prawym rogu ekranu. Ten trend z pewnością przypadnie do gustu większości kobiet. W tym sezonie, jeszcze bardziej niż w zeszłym, modne jest wszystko, co się mieni. Przede wszystkim suknie wykonane z migocących, pięknych tkanin, ozdobionych brokatem, cekinami czy kryształkami, to jest absolutny hit. Decydując się na błyszczącą suknię, trzeba pamiętać o tym, że musi być ona idealnie dobrana do sylwetki, bo oczywiście uwielbiamy, jak się błyszczy, ale pamiętajmy, że błysk eksponuje, co oznacza, że jeżeli mamy taką część, której nie chcemy szczególnie pokazywać, tam nie może być elementów błyszczących. Natomiast błysk pięknie też podkreśla, jeżeli mamy coś ładnego, to zdecydowanie to jest miejsce, które powinno być widoczne przez wszystkich gości i właśnie takie błyszczące elementy świetnie je podkreślą. W mojej kolekcji pojawiają się błyszczące kreacje, no i na przykład ta jest właśnie w taką nieregularną kratę, która też jest silnym trendem w tym sezonie. Ja akurat ten materiał, który jest bardzo błyszczący i brokatowy, przykryłam delikatnie jedną warstwą białego tiulu, żeby nie mieniła się aż tak bardzo. Jest lekko bardziej stonowana, delikatniejsza, bardziej elegancka dzięki temu. Jest w takim chłodnym odcieniu i jeśli jeszcze komuś tego brokatu było mało, to w talii znajduje się tutaj błyszczący, kryształowy pasek. Do tego geometrycznie wycięty, głęboki dekolt z przodu, z tyłu, jak i po bokach. To też jest coś, co panny młode pokochały i co tak naprawdę świetnie wygląda i wysmukla sylwetkę. Ta suknia, zobaczcie, również jest błyszcząca, ale w zupełnie innym, cieplejszym odcieniu. Tutaj też mamy tkaninę zdobioną brokatem. No i jest to taka suknia o gorsetowej górze i szerokiej spódnicy, która dodatkowo tu u góry ma takie zakładki. Co te zakładki powodują? Jeżeli macie mały biust, to one go eksponują, powiększają, czyli nadają tego efektu, o którym zazwyczaj marzymy. Natomiast jeżeli macie duży biust, to one trochę potrafią go zamaskować, więc to w ogóle niesamowite działanie tego elementu, który ja naprawdę bardzo lubię. No i w tej sukni jest jeszcze bardzo jedna modna rzecz, która pojawiła się na wybiegach, to są rękawki. Oczywiście takie rękawki to jest kwestia gustu, więc jak widzicie, one są dodatkowo doczepiane, można je założyć, ale nie trzeba. Natomiast takie rękawki dodają takiego wdzięku, dziewczęcości, czasami nadają takiego trochę latynoskiego sznytu, w zależności od tego, czy do Was to będzie pasowało i do Waszej uroczystości. Myślę, że to jest bardzo, bardzo fajna opcja do rozważenia. Zazwyczaj królewskie śluby kojarzone były z bogactwem i przepychem. Ten trend został jednak przełamany przez Meghan Markle, która do swojego ślubu zdecydowała się pójść w bardzo skromnej sukni. Ta suknia wzbudziła bardzo wiele kontrowersji ze względu na swoje wykonanie i niemniej jednak kreacja domu mody Givenchy zainspirowała nie tylko światowych projektantów mody ślubnej, ale również panny młode na całym świecie, które zdecydowały się wybierać te nieco skromniejsze kreacje. Na klasyczną elegancję w swoich kolekcjach postawili Justin Alexander, Pronovias, Morelli czy Rosa Clara. Takich gładkich sukien ślubnych nie zabrakło również u mnie. Ta suknia jest bardzo klasyczną, ale też nowoczesną wersją księżniczki, która jest, jak doskonale widzicie, na szerszych ramionczkach, co gwarantuje ogromny komfort noszącej ją pannie młodej. I są jeszcze dwie rzeczy, naprawdę trzy, które chciałam tutaj zauważyć. Po pierwsze, do tej bardzo prostej sukni musiałam dobrać taki błyszczący element, więc zdecydowałam się na dosyć szeroki pasek, bo ta suknia ogólnie jest obszerna, więc można tutaj było z ilością błysku zaszaleć, stąd właśnie taka ozdoba w talii. Kolejna rzecz to
kojarząca mi się trochę tak bajkowo, ale bardzo pasująca do tego stylu księżniczki kokarda, która znajduje się z tyłu. No i trzecia rzecz, którą uwielbiają panny młode, jest to absolutny hit, to kieszenie w tej sukni, więc panny młode chowają tam bardzo różne rzeczy, w zależności od tego, czego najbardziej potrzebują. No ale to jest właśnie taka rzecz, na którą dziewczyny bardzo zwracają uwagę i jak znajdą w sukni kieszenie, to się bardzo cieszą i wcale im się nie dziwię. Oczywiście ta suknia wykończona jest długim trenem, no bo jakżeby inaczej. Przy tak prostej, eleganckiej tkaniny najlepiej postawić jest właśnie na dość klasyczny krój. Ale jeżeli jesteście odważne i marzycie o seksownej kreacji, to wcale nie oznacza, że musicie rezygnować z gładkiej tkaniny. Ta suknia, jak widzicie, jest dosyć prosta, ale przez to, że ma biżuteryjne ramionczka oraz dosyć duże rozcięcie na nogę, myślę, że sprosta oczekiwaniom bardzo drapieżnych panien młodych. No i takie gładkie suknie tak naprawdę łączą w sobie trzy elementy zazwyczaj. Po pierwsze to jest gładka tkanina, po drugie to jest tkanina wysokiej jakości i po trzecie to jest dość prosty i klasyczny krój, a to wszystko składa się na taki właśnie efekt wow. Miłośniczki lat 80. oraz fanki falban w tym sezonie mają w czym wybierać. Najwięksi projektanci zdecydowali się w swoich kolekcjach umieścić suknie właśnie z tiulowymi falbanami. Takie propozycje znajdziecie u Oscara de la Renta, Victorun Rolf, Atelier Pronovias czy Zuha Irmura. Jeśli chodzi o mnie, to też postawiłam na jedną suknię z falbanami. Bardzo się bałam o tę propozycję. Myślałam sobie, że może jest trochę za odważna, może nie znajdzie swoich właścicielek. Natomiast okazało się, że ta suknia jest przez Was bardzo ciepło przyjęta. I pomimo tego, że jest super nowoczesna i odważna i lekko przeźroczysta, to skradła serca już sporej ilości panien młodych, z czego bardzo się cieszę, bo ja lubię, kiedy panny młode, które są trochę nietypowe i szukają czegoś innego, mają szansę na znalezienie właśnie takiej innej i wyjątkowej propozycji dla siebie. To jest właśnie ta szalona kreacja. To bardzo kobiecy, ale też ekstrawagancki element, którym można ozdobić suknię ślubną. Ale pióra pojawiają się nie tylko w kolekcjach sukien ślubnych, ale również w modzie tak zwanej użytkowej. Projektanci chętnie sięgają po ten element, który łączą z bardzo tradycyjnymi, typowo ślubnymi dekoracjami, takimi jak koronki czy błyszczące kamienie. Suknie ozdobione piórami pojawiły się w kolekcjach Zuhair Murat, Naem Khan, Oscar de la Renta, Balmain czy Ralph and Russo. W piórkach bardzo fajne też jest to, że one żyją, czyli przepięknie poruszają się wraz z poruszającą się panną młodą. Ale jeżeli nie lubicie takich odstających elementów, to ja znalazłam sposób na płaskie piórko. W tej sukni, jak widzicie, jest przepiękny haft właśnie w kształcie piórka. Bardzo trudno jest znaleźć koronkę, która ma inny wzór niż kwiatowy i właśnie dlatego, że tutaj są te piórka, to ta suknia jest tak wyjątkowa, pomimo dość prostego fasonu. Co ważne, to również kolor tej sukni, ponieważ tak, piórka mamy białe i delikatnie srebrne, a cała suknia jest w ciepłej, brzoskwiniowej tonacji. Projektanci w tym sezonie bardzo chętnie sięgają po delikatne odcienie różu, brzoskwini, zieleni, a nawet niebieskiego. Szczególnie mocno ten trend zaistniał w kolekcjach Very Wong, która zdecydowała się na pastelowe kreacje, Monique Lhuillier, gdzie z kolei pojawiły się delikatne akwarelowe printy, czy Oscara de la Renta, który chyba do serca wziął sobie przesąd, że panna młoda w dniu ślubu powinna mieć na sobie coś niebieskiego. Ja oczywiście nie poszalałam z zielenią czy z błękitem, ale zdecydowałam się na takie kolory, w których kobiety po prostu prezentują się przepięknie i które pasują do większości karnacji. Dzięki temu w kolekcjach króluje brzoskwinia, delikatny pudrowy róż czy kolory beżowe. Jeżeli jednak boicie się takiej kolorowej sukni, to alternatywą jest oczywiście takie połączenie delikatnego beżu, na przykład z delikatną śmietanką. Jeśli szukasz idealnej sukni ślubnej, koniecznie umów się na wizytę w moim showroomie. Wszystkie informacje znajdziesz w linku w opisie i klikając w prawy górny róg ekranu. Jeśli spodobał Ci się ten film, nie zapomnij zostawić lajka i komentarza pod spodem.
Czekam też na informacje, jakie jeszcze odcinki masz ochotę tu zobaczyć. Po więcej inspiracji zapraszam oczywiście na mój portal weddingdream.com, na Instagram i na YouTube. Do zobaczenia!